W Sobotę 4 maja w Cieszynie w kościele pod wezwaniem Najświętszego imienia Maryi Panny odbyła się uroczysta msza święta z okazji Dnia Strażaka. W uroczystościach wzięli udział druhowie z OSP Cieszyn Bobrek. Wchodzimy w wspomnienie liturgiczne Świętego Floriana, który jest patronem strażaków, również jest jednym z patronów Polski, co należy nadmienić, a wszystko wzięło się z tego, że w roku 1300, 86, zostały Książę Kazimierz Sprawiedliwy posłał delegację do papieża, aby dla umocnienia wiary ludu ludu polskiego, został, papież przekazał jakieś znamienne relikwie, aby tę wiarę wzmocnić. No i tym sposobem trafiło, trafiły do Polski relikwie św. Floriana, których cząstka również znajduje się w tutajszym Bobreckim Kościele i co roku 4 maja to jest symboliczna data, kiedy zginął święty Florian za wiarę, ponieważ nie chciał wyrzec się wiary katolickiej i jednego Boga, dlatego zginął i za swoje żarliwe wyznawanie wiary został uznany właśnie patronem jednym z patronów strażaków. Między innymi i zawodów związanych z ogniem. Zapraszamy wszystkich 18 maja o godzinie 10.30. Od godziny 10.30 na rynku pod fontanną Świętego Floriana odbędą się właśnie powiatowe obchody Dnia Strażaka. Rozpocznie się wszystko uroczystym apelem, następnie, następnie będzie część pokazowo-rozrywkowa i kulinarna, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Jednostka OSP Cieszyn-Bobrek jest to jedno, jedna z najstarszych jednostek w, tutaj w mieście Cieszynie. Zaraz po pierwszej Cieszyńskiej Straży Pożarnej w roku 1903 została założona. Od roku 1990 jesteśmy, jesteśmy członkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Rocznie około ponad 100 wyjazdów do różnych zdarzeń, które mają miejsce na terenie Cieszyna, ale również na terenie powiatu. Co roku wzbogacamy swoją bazę sprzętową. Na w, miarach, w miarę możliwości i posiadanych środków, wzbogacamy się o nowy sprzęt, który służy do tego, abyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie w Cieszynie. No, to jeszcze na zakończenie: czego życzyć właśnie druhom, strażakom, rodzinom. Przede wszystkim strażakom to jak najmniej wyjazdów, a jeżeli już to tylko do ćwiczeń, a kiedy już wyjadą, to tylu samych szczęśliwych powrotów, ile wyjazdów do zdarzeń, rodzinom cierpliwości, bo to jest najważniejsze.